Rafamet z powodzeniem i przed czasem wywiązał się z kontraktu z Austriakami. W zakładzie w Linzu na terenie koncernu Westalpine 24 godziny na dobę. Na 3 zmiany pracuje już tokarka podtorowa do obróbki zestawów kołowych bez potrzeby wymontowywania ich z pojazdów. Maszyna UGE-150N trafiła do zakładu w Linzu, do nowo powstałej hali produkcyjnej, przeznaczonej do serwisowania nowoczesnego taboru kolejowego. W ten sposób Rafamet powrócił na rynek austriacki po ponad 10 latach nieobecności. Pierwszą sprzedaliśmy w 1996 roku UDA, tutaj niedaleko do Westalpine, do klienta. Był bardzo zadowolony, mieliśmy dobre referencje. W związku z tym znowu wrócił do nas i kupił następną maszynę UGE, maszynę podtorową, która mu umożliwia bardzo szybkie obrobienie zestawów bez wyjmowania osi z wagonów. No jest to nowy projekt. Decyzja o przystąpieniu do produkcji maszyny zapadła na początku grudnia ubiegłego roku. Na prośbę klienta Rafamet przyjął bardzo krótki termin realizacji. Maszyna została wyprodukowana już w lipcu. Zgodnie z zapisami kontraktowymi przeszła także certyfikację TÜV, a austriacki personel obsługi maszyny 4-tygodniowe szkolenie. Okres pracy próbnej tokarki zakończył się 10 listopada, o ponad miesiąc wcześniej niż zakładał kontrakt. Współpraca z Rafametem była prosta i bezproblemowa, a rezultat mnie przekonał. Tokarka posłuży do obróbki zestawów kołowych nowoczesnych, rozpędzających się do 200 km na godzinę pociągów, które będą przewozić pasażerów na trasie Wiedeń-Salzburg.